Mamy takie zdjęcie wspólnie z Mieczysławem Gilem, na którym jesteśmy o kilkadziesiąt lat młodsi, ale które, z tego co wiem, i u niego w domowym archiwum, i u mnie w domowym zajmuje poczesne miejsce. To właśnie z tamtego czasu, z maja 1988 roku. Ono jest symboliczne, dlatego że on robotnik, ja student, tak jak to zostało powiedziane, związani, że tak powiem, sojuszem strajkowym. To znaczące w naszych indywidualnych biografiach, ale przecież to seria biografii różnych ludzi, którzy w tym czasie zaangażowani byli w działalność opozycyjną. Historia ma taką tendencję do upraszczania tego, co było w przeszłości, i mam wrażenie, że wydarzenia majowe i sierpniowe roku 1988 roku to pewien zapomniany epizod w polskiej drodze do wolności. Dlatego też warto o nim przypominać, i to nie tylko przy okrągłych rocznicach, bo zgodnie z treścią tej ustawy, co do czego jestem głęboko przekonany, nie byłoby okrągłego stołu, gdyby nie strajki majowe i wystąpienia sierpniowe. Nie byłoby takiego pokazania słabości władzy w roku 1988, ujawnienia się słabości władzy w roku 1988, które nie miała innego wyjścia, jak tylko zdusić siłą, między innymi strajk w hucie, ówczesnej hucie Lenina. To pokazało słabość tej władzy i to dało, że tak powiem, nam większe przekonanie do tym, że trzeba cisnąć, do tego, że trzeba cisnąć. Dało większe przekonanie co do tego, że naprawdę mamy szansę na zwycięstwo i naprawdę zwyciężymy, i że ta metoda dialogu zastosowana później przy okrągłym stole będzie metodą, która doprowadzi nas do sukcesu. Dlatego chciałbym z całą mocą wesprzeć zaproponowany tekst, choć jest on zbyt enumeratywny. W takich uchwałach warto by było pisać krócej, warto by było mówić ogólniej, ale wydaje mi się, że w tym konkretnym przypadku, kiedy trzeba wspomnieć o wszystkich miejscach w Polsce, które były zaangażowane w falę protestów 1988 roku, nie wolno pominąć nikogo. Dlatego ten tekst tak szczegółowy powinien być szeroko rozkolportowany, bo on oddaje szacunek i świadectwo naszego hołdu, jak powiedział Józek Pinior, hołdu dla tych wszystkich, którzy swoim zaangażowaniem udrożnili tę drogę do wolności i niepodległości rok później. Senat powinien takie uchwały przyjmować, bo też uważam, że rolą Senatu jest przypominanie o tych epizodach z naszej najnowszej historii, które są znaczące, a słabo pamiętane, które są fundamentalne dla najnowszej historii naszego kraju. Dziękuję bardzo.